Cześć, jesteśmy dzisiaj tu. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z misjami różnymi, które trzeba wykonać i będziemy to robić. W planach było odpalenie traktorka. Mieliśmy was powitać na traktorku. Zbieranie dyń, zbieranie pokrzyw i czyszczenie budek. I z tych rzeczy wydarzyło się tylko zbieranie dyń. I trochę naprawy traktorka. A nie z tych rzeczy pojawiło się wyjmowanie gaźnika z traktorka. Aha, i kompost załadowaliśmy. Tak, nie to spoiluj też im, oglądajcie, po prostu to się dowiecie. No ale mówię, co jest, żeby oglądali. No. I coś jeszcze? Jajce. No to oglądajcie. Jesteśmy. Dojechaliśmy. Ja wyrzucam kamienie. Adrian poszedł chyba po wózek, tak twierdził. Może gdzieś indziej. Wyszedł z samochodu i od razu załapał pierwszego kleszcza dzisiaj, więc ja już mam schizę, że zaraz i ja załapię. I ten. Pogoda jest ładna. Myślałam, że nie będzie taka ładna. No i mamy tutaj trochę do porobienia. Ale czas nas goni, bo chcemy w miarę za jasna jeszcze większość drogi przejechać żuszyskiem. Powrotnej. Także zobaczymy, co to będzie. Jak to będzie. I co? No i ciśniemy dalej. Kupa w majtach. A tam jedzie on. Pan z wózkiem i łopatą. Dokąd jedziesz? Czerwony kapturku. Czemu się nie odzywasz? Tako. Myślałam, że już zły jesteś. Że już cię mysza wkurzyła. Jeszcze nie. Jeszcze. Na razie nie było myszy. Była tylko żaba. To się nagrywa. No. Żaba? Wreszcie masz tyle żab. Chciałeś mieć, to masz. Już się wkurwiłeś? A przyjechaliśmy tu 10 minut temu. Masz trzy jakieś gówna na czapce. Te chyba sarnie coś tam. Żniwa. Strzyżek sarni. Pełno tego tu jest dzisiaj. I tego jest zawsze tu pełno jesienią. No. I nie boją się mugi. Są kurwa jebane, niezniszczalne gnojki. To się zaraz znowu wypierdoli. Wózek, skurwa, okam dup. Nie nagrywaj te. Chcę być, chnieć to uwiecznione. Tu pająków jest. Nie chcę. Jak uciekają tak szybko. Nie chcę patrzeć na to. Mają? Chyba tak.
No a nie było, że polowania ani nic, nie? To może być gdzieś daleko, tak niesie. Jesteś odważny, no. To się nagrywa. Dobrze. Czy za drugim razem udało się kupić dobry filtr? Wygląda na to, że tak. Nawet ma taką gąbkę.
powoli. Takie coś do paliwka dodajemy. Zapamiętajcie, że ze śruby spustowej kapie olej. Za drugim razem udało się kupić odpowiednią kulę do haka. Wielki sukces. Teraz jak odpalę, to sobie jadę bez powietrza do Żuka. Zobaczymy, czy się nie zaklei nigdzie tutaj po drodze. Jak dopompuję kółka, to będą próby z przyczepką. Zesram się, nie wzięliśmy boosterka, akumulator jest zdechnięty. Także pchamy go do Żuka, żeby go odpalić. Martynka! Chodź na chwilę! No chodź! Chodź, pokażę ci coś, chodź! Chodź, pokażę ci coś! Idzie. Po co? Po co cię wołam? Wracamy po krótkiej przerwie. Podepchaliśmy go do Żuka pod górkę przez pół działki, żeby dopompować koła i odpalić go na kable. A tu chuj pojeżdżony, gaźnik jest do roboty też. Piękna sprawa. Czyli znowu musimy go pchać na dół. Mhm. Ja pierdolę.
Także spuszczamy paliwko z gaźnika, pchamy traktorek z powrotem, ale tym razem już będą okrągłe koła, bo napompujemy. Zabieramy akumulator, który jest zdechnięty. Zapominamy. Nie. Będzie podejście numer 4082 następnym razem. Już się cieszyłam, że dzisiaj sobie pojeździmy i chuj wątki czasu znowu. Ten on jest jakiś kurwa przeklęty. Ciekawe, jakie są szanse, żeby znaleźć zestaw do regeneracji tego gaźnika. Dobra, pompujemy. Jesteśmy z powrotem, ściągamy gaźnik. Jest fajnie. Pyta. Sika la fond. Ej. A oglądacie Rolnik szuka żony? Się okażecie, jak to tak łatwo zdejmę. Czemu nie? Nie, łatwo. To jakaś linka jedna, a nie, sprężynka jest wypięta. No, co to jest? Na jakiegoś Torxa. Tłumnik też jest dobrze przymocowany. Miał się co dziwić, że trochę głośno chodzi. Salowe. O tak. Jak oceniasz mój pomysł kupienia najtańszego traktorka, jaki znalazłem? Zajebiście. Ani razu jeszcze nim nie jechaliśmy. A mamy go już rok. Ja jechałem kawałek. Myślę, że on bardzo nam się przydał w tym sezonie. Dużo mogliśmy, mogliśmy na niego popatrzeć, a właściwie to nie. Mogliśmy nim pojeździć. Pomógł nam na przykład przewozić różne rzeczy. Może pokażemy, gdzie stoi, żeby ktoś go zajebał i żebyśmy mieli po problemie. Z głowy. Zostawcie czteropaka, kurwa. No. Nie no, sześcio.
żubra albo harnasia. No chyba cię pojebało. Także wiecie, no jakbym miała podsumować, czy opłacało nam się kupić traktorek, a właściwie Adrianowi, no to powiedziałabym, że tak, bo jest ładny. Nie, w sumie nawet nie jest ładny. Ty już więcej rzeczy nie wykręcaj, bo się zaraz okaże, że nie tylko jest jedna rzecz do zrobienia, tylko kurwa pierdzielią. Ja ten tłumik kurwa założę z powrotem, nawet nie mogę o tym myślał. Tylko... Bech! Co to jest? Tutaj. To jest dziesiątka? Czy znowu jakieś celowe gówno? Dziesiątka jest za różna. Można jeszcze torksem to odkręcić, którego nie mam. A nie, mam! Idę po wkrętaczkę i po torksa, może tak będzie łatwiej. No dobra, gaźnik zdjęty. Jedzie do chaty. Tutaj profesjonalnie zabezpieczone. Jakbyście tu przyszli po traktorka, to ten obudowa filtra i tłumnik są w przyczepce. A gaźnik mogę dosłać tam impostem za drugi sześciopak, nie? Ale to już wtedy raczej taki niezregenerowany, żebyście też się pomęczyli. Zobaczymy, czy teraz tam przez kolejne dwa tygodnie koła przytrzymają wiatr. Bo akumulatora jeszcze nie będę kupował, bo nie ma co inwestować w to gówno. Kupię sobie chyba tylko booster. To tyle. Wpycham go z powrotem do jaskini i niech spierdala. Jako że jak zwykle wyszła jakaś dodatkowa robota i niektórzy robią coś, co nie było w planach, bo muszą to zrobić, to ja idę ścinać dynia, żeby zaoszczędzić trochę na czasie i żeby już można je było potem pakować na górę. Także zobaczymy, ile w tym roku ich będzie. Pamiętasz, ile było w zeszłym? 38. Naprawdę? Nie. A, ściemnia. No, także zobaczymy. I mam tu swój nóż różowy, do bluzy dopasowany. Tylko czy ja go otworzę? Mam nóż. Idę wycinać. Okazało się, że jedna już może straszyć, jak widzicie. Miękka była. I ślimaki pod nią siedziały, także załatwiły sprawę. I tam jeszcze z tyłu jest jedna za szparagami. Więc to jak przyjdzie kaskader Adrian, to będzie on stamtąd wyciągał. Ja na razie zostałam z ilością taką, widzicie, o ile ich tam mam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. No ale jeszcze to dopiero tu zebrane ze ścieżki i dookoła ścieżki. Było szybki obrót, bo tu jest jeszcze ich całkiem sporo. Tam jeszcze są w tych zarośniętych krzakach, to też tam jest Adriana, bo ja to tam nie będę włazić. No i tu jest ich trochę, ale już żadna nie jest taka duża jak te poprzednie, co zebraliśmy, także zobaczymy. Już tam jakaś mysza przebiegła, więc grubo. A no i musiałam nóż zmienić, bo mój jest za słaby na te dynki. Wolę ci dynki. Oh.
O, jednak są dwie zdechłe. Już widzę, że tutaj też jedna już jest. Kichowata, niestety. Powiem wam, że to chyba był... Idę bliżej. Powiem wam, że to już chyba był ostatni dzwonek, żeby je zebrać, bo zobaczcie, tą chciałam uciąć i odpadło jej to ten trzymacz i ona będzie do zjedzenia już najszybciej, bo inaczej spleśnieje. No. A w zeszłym roku dynię zbieraliśmy w tym samym czasie, co teraz, bo wyświetliło mi się tam wspomnienie, więc... A były lepsze. W sensie jakościowo były ładniejsze. A po tej ślimak nawet łazi. Weź typie. Były większe. I lepsze w takim sensie, że... po prostu... O, po następnej łazi ślimak. Były pomarańczowe wszystkie, a tu jest dużo zielonych ciągle. A... Już drugą tam znalazłam, która jest do... No, która tu zostanie po prostu. Bo co? O, i zobaczcie, ta też już ma taki miękki koniec, co trzeba będzie potem uciąć, ale ja nie mam tyle siły, żeby to obciąć. Więc i po prostu jak do domu przyjedziemy, to będziemy przebierać. I tu dokładnie ta sama sytuacja, co w tej poprzedniej. Odpadł sam koniuszek. Oglądam się, czy nie mam kleszczy, bo dzisiaj jest ich pełno to. O, kolejna zeżarta przez ślimaki na sitku. Trzecia i dokładnie ta sama sytuacja. W tej chwili stanęliśmy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiemnaście i trzy bez ogonków. No i tam widzę jeszcze jedną, którą dosięgnę, a reszta jest w tych krzakach, więc to będzie zadanie kaskadera. Jednak były dwie. I te były zielone, ale ogonki się im trzymają. Dobra. Nie wiem, czy idzie ten dziad, czy nie. Jest i on. Działacz. Związek dyniowo-cukiniowy. Żukiem przyjeżdża. Dynie zbiera. Śmieje się pod nosem.
to był inny grimas. Skurwiasz się? Nie, zastanawiam się, co ty pierdolisz. A ty nie słyszysz? Przecież mówiłam, że głośno mówiłam tym razem. Ja słyszałem, co ty mówisz, tylko nie zrozumiałem. Dlaczego? Związek co? No, że ty jesteś w związku działaczem. A, no. Działaczem w związku. No, cukiniowo-dyniowym, nie słyszałeś tego? I jeszcze do tego kompostowym. Kompost to dużo powiedziane. Jednak go nie zabieramy? No, zabieramy. Mam nadzieję, że w środku jest bardzo zrobiony, nie? Bo tu z wierzchu to kurde same liście. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Działacz związkowy nakrywa teraz kompost folią. Folia jest trochę za mała. Ale będzie próbował, nie będzie się poddawał. Gdzieś co ten wzór. Przeklnął. A co to za wiechec tam wyrósł? Nie mam pojęcia, co to jest. A ładny. No chwast jakiś. Myślisz, że twój kompost się dobrze napowietrza? Nie, bo wiatraczek nie chodził. Nie ma tu żadnych niespodzianek. Na pewno kupę tu zrobiłeś. Nie, na kompost kupiłem kupę. Podsumowanie dyniowe, póki pana mądrali nie ma. 20, z czego 3 rozwaliłam, bo to były te bez ogonków. I 3 też były rozwalone, czyli 26 w tym roku. Zobaczymy na filmie, ile było wcześniej na tym z dyniami. No, także taki wynik, dużo z takich mniejszych, takich, no już nie będę tu wyciągać, no ale pokazywałam wam. I jedna jest jeszcze taki gigant, dosyć duża, no i reszta takie zwykłe, przeciętne już. No, ale, o nie, co to jest, ten latacz, fruwacz. No, także dobry zbiór. Czy pan ze związku dyniowo-cukiniowego jest zadowolony z kompostu? Ja nie jestem w żadnym związku. Chyba, że z tobą. Podobno. Dobra, to suchar był, ale nie jestem zadowolony, ale w środku pryzmy trochę jest. Ja się nie znam, ale na moje to był za suchy trochę. Bo jest suchy. No ale wyszedł na jesień, jak braliśmy, to był gorszy, nie? Pamiętasz wtedy? Mhm. No. A na przykład liście i obornik nie są przerobione. Pełno pyżu.
się tak nie rozpędzaj tej. Chcesz to jeszcze, wtedy nie można przerzucić, czy coś? Nie, tu i tak wejdzie sporo. Aha. Ja jeszcze dorwałam nasion jeżówki, w sensie obcięłam jej główki, nie wszystkie, trochę. Wysypię w miejskim ogródku, a oprócz tego moja mama prosiła, żeby jej trochę przywieźć, to teraz jak przeschły, to... To idealny czas, żeby je zabrać ze sobą i tyle. Nigdy jeżówek, w sensie w zeszłym roku, w tym roku, na wiosnę robiłam jeżówki w rozsady, ale nie wyszła mi żadna, więc w tym roku po prostu daję sobie spokój. Po prostu teraz wysypię nasionka, część wysypię na wiosnę. A no i zobaczymy, co wyjdzie i nie będę się bawiła w to, żeby je jakoś tam w tych rozsadnikach trzymać i próbować, bo mi nie wyszło, no i tyle, i nie mam jakoś tam większego tego w sumie, większej potrzeby, żeby je mieć w rozsadach. Laurowiśnia posadzona tutaj w rogu przy drodze. Tutaj jeszcze mi się marzą ze trzy wisterie i złotokap też może, tak jak tam przed domem, to tutaj bym go chciał mieć gdzieś przy bramie na wjeździe. Zobaczę, jak tamten sobie tam będzie radził i może na wiosnę tutaj posadzę też. Tutaj w sadzie widać, że sarenki. Tu akurat nie widać, a tu sobie przychodzą i liście obskubane na wszystkich drzewach, tak gdzieś do tej wysokości. Dzięcie trochę wyżej, trochę niżej. No już teraz obżarły to, co obżarły, to dzisiaj nie, o to im chyba nie smakuje. Chociaż trochę też. Dzisiaj już nie ma czasu, ale następnym razem może tutaj z tych tam siatek, co mam tam resztki, to porobimy jakieś ochronne płotki. I przy tej łotofurze, optymistycznym akcentem, zakończamy ten odcinek. Rwali tym starym paliwem z tego gaźnika. Trochę rzeczy nam wyszło, trochę nam nie wyszło. Jak to zwykle bywa. Czy masz jakieś podsumowanie? Z traktorkiem mi idzie tak jak ze wszystkim. Adrian jest niezadowolony. No nie, no bo się skurwa stawia. Po co mu się rozciekł ten gaźnik? Potrzebne mu to było? Niepotrzebne. Mógłby się zastanowić nad sobą. Tak. Tak? Tak. No to trzymajcie się. Do następnego. Siema, na rapo. Pa, pa, pa. Jaką piosenkę naśpiewać na koniec? Żarłok. Marsz pogrzebowy znasz jakiś? Nie. Tylko imperialny.